Witam Was bardzo serdecznie. To moje 15 minut dla lasu. Dziękuję za nominację kanałowi Rodzinka w terenie. Tak więc zaczynamy. No i tak, mamy dwa worki. Dwa, bo jestem sam. Ile mi się zdoła, no ile udźwignę, ile uzbieram, tak to wszystko zaniosę pod hasioki, pod mój dom, pod śmietniki. Tak więc zaczynamy. Sprzątanie, sprzątanie lasu. Może kilka pauz, jak się trochę w worku uzbiera, no to wznowimy nagranie. Jeszcze tak pomyślicie, czemu bez Łukasza sprząta? Łukaszowi trzeba napisać o nominacji. Bo wiadomo, Łukasz nie słyszy, no lub nie dosłyszy, no i będę się z nim kontaktował, że został nominowany, bo nawet o tym pewnie nie wie. No ale to na pewno też fajnie, jakby był tu ze mną dzisiaj, ale zawsze jak będzie chętny, to może ze mną akcję powtórzyć, razem będziemy sprzątać. Raz jest czyściutki nawet, no ale pójdziemy dalej, tu na pewno będą śmieci. Tak więc jakby w Polsce każdy przez 15 minut sprzątał las, to naprawdę byłoby czysto. Ja już i tak od jakiegoś czasu go sprzątam. Nikt nie jest po prostu idealny. Kiedyś popełniałem błąd, że jakąś puszkę w lesie wyrzuciłem. A co to tu jest? Patrz, jakieś butelki przyniósł i tu wypieprzył. Ze skiepami w środku. Patrzcie, jacy są ludzie. Kieliszki. Ten worek za niedługo będzie taki, żebym mógł go zanieść do domu, bo nie mam samochodu, nie posiadam. Niestety jedyne co posiadam, to tylko hulajnoga. Ja bym samochód zjadł, bym na pewno więcej sprzątał. Myślę, że ten worek już będzie taki w miarę do uniesienia po prostu. Do domu, no pod hasioki. Wezmę drugi, bo będę miał na dwie ręce. Bo tak troszeczkę nie za blisko mam do domu, a to jeszcze muszę statyw zataskać, plecak, a to mi się wydaje, że już jest tak, no jest śmieci, powiem Wam. Jest tego, no i teraz mamy drugi worek. Na pewno ta akcja się powtórzy, jak Łukasza na to namówię. Że będzie to powtórka, że będziemy razem. Jeśli Łukasz tylko zechce, jeśli nie, nie będę nalegał. Mówię Łukaszu Gub z kanału jego. Dobra, idziemy dalej. A czemu bez rękawiczek? Sami wiecie, jak oglądacie moje filmy. W miarę ja tu też tak, jak mówiłem, czyszczę na bieżąco. No ale widzicie, znajdą się jeszcze tacy, co tu te flaszki po prostu wyrzucili. No i co człowiek rady da. Nawet zrobię więcej niż 15 minut.
Może nagrania będzie mniej, bo nie wszystko pokazuję. Mi worka nie potargało. Jakie maliniaki. Tam jakieś śmieci u góry widzimy i tu już widzę. Bardzo dobrze. Bo to od razu zbierzemy. Mam już nominację. Powiem wam, kogo będę nominował. Zdziwicie się kogo, no ale oni też muszą. Też muszą, a nie siedzieć tylko zatkami na krzesłach. Wow, tu mamy. Też muszą być nominowani. Każdy jest człowiekiem. Nie będzie nikt pominięty. Może już byli nominowani, ja tam nie wiem. Jak coś pominąłem, to na pewno tu wrócę. I to pozbieram. Ale dziękuję za tą nominację. Człowiek jak czuje się jakoś... Chociaż robiłem też w tamtym roku. Miałem nominację. Parę miałem nominacji. Chciałbym sobie wspomnieć jeszcze też od kogo, ale na pewno od Flaminga Recykling. Pozdrawiam cię, Flaming. Od ciebie na pewno była nominacja. No jeszcze tam miałem chyba. Miałem jeszcze była drzwi wrota, jakieś, co jakoś się nazywa. Ten gościu kiedyś chodził na wykopki, a teraz jakiś kanał założył. Ale drzwi wrota, nie wiem, no. To jest takie już mniejsze, po prostu. O co chodzi, no o co chodzi tu? Teraz tylko chodzi o zbierać śmieci. Teraz mi się wór robi ciężki, muszę zanieść do domu. Tak więc taka mała fatyga. A jakby to zrobiło 500 000 osób, tak minimum w Polsce, to wiecie, co by to było. Każdy wie. Dobra, jak jeszcze coś zobaczę, to na pewno to wyląduje w worku. Tutaj coś jest. Tak więc wylądowało. Jeszcze coś może być. Akcja fajna, super. Nie powiem, że moja ostatnia, nie powiem, że moja pierwsza. Na pewno nie pierwsza, nie ostatnia. Dlatego będą nominacje. Następne, tu już mamy. Folia. No tak więc nominuję i spotykamy się przy hasiokach. Tak więc 15 minut w jedną osobę. Jest to dużo. Jest to dużo śmieci. Jakby każdy zrobił takie coś, wyobraźcie sobie, jakie lasy by były czyste. Nominuję do tej akcji Sprzątanie lasu pana Odyna, tak również pana Sapera. Myślę, że przyjmiecie to wyzwanie. Tak więc dziękuję za oglądanie. Tak więc śmieci są już na swoim miejscu, jeszcze nie na swoim, bo zostaną posegregowane, butelki do butelek, pozostałości do pozostałości, plastiki do plastików, a wywozem zajmie się profesjonalna firma Suez. Tak więc dziękuję, do widzenia i dziękuję za nominację. I mam nadzieję, że te nominacje, które też przekazałem, będą spełnione.